Okej, czy ten, czy on ma jakiś bodykit? Bo widziałem tutaj taki spoiler Liberty Walk, jest coś. O kurde, ej. Ja nawet nie wiedziałem, że on ma bodykit w piątce. To ekstra, robimy to? Dźwięk się nie zmienia po zainstalowaniu bodykitu, więc myślę, że spoko. Kompresor można wrzucić, ekstra. Silnik zostawiamy standardowy, to dorzucimy sobie kompresor. Dobra, no 900 koni, nie no 900 za dużo, dajmy 800 coś. Okej, no to będziemy musieli trochę go jeszcze przerobić. Ja lubiłem go nawet bez bodykitu, bo on i tak już ma te takie nadkola poszerzone i wygląda ładnie, no nie? Więc mi to w 100% wystarcza. Okej, to teraz jeszcze tylko kolor sobie zmienimy. I co, robimy gangsterkę z niego? Totalną gangsterkę, czy... O kurde, można w chromie. Ale ten kolor jest ładny, zobacz. Ja pierdziele, jak to wygląda. Ajajaj. Zobacz na to. Nie, jak taki typowy Mercedes. Moja kobita ostatnio mówi, wiesz co, Mercedesy mi się nie podobają. A ja czemu? Bo mi się kojarzą z takimi dziadkami. A ja mówię do niej tak. Ty po prostu nie jechałaś dobrymi Mercedesami, ziom. No bo tak, ja jechałem takimi dobrymi Mercedesami, to człowieku to w ogóle nie przypomina dziadka. Na. To naprawdę pierdzi, to naprawdę jeździ. Aha, miałem felgi dupnąć jakieś zielone. To może takie? A co? O Boże, to nie będzie pasować, ale ja tak specjalnie robię, żeby potem naprawdę nie mieć zdziwka, jak na wyścigu będę miał samochód, który do przodu nie będzie chciał wcale jeździć. Może dajmy coś takiego, kurde. A co to jeszcze można zrobić, czekaj. Mamy tutaj trzecią grupę. O, dobra, niech będzie to. Zapisujemy. Jak ty tak malujesz felgi? No, trzeba umieć. Okej, to jeszcze tylko tam dostosowanie zrobimy. Nie, no myślę, że będzie driftować. Może trochę za dużo mocy ma jak do driftu dla mnie. Bo... tutaj sobie biegi. 7 biegów, okej. Fajny ten kolor jest, spoko. Usztywniamy wszystko. Oculusa Questa 2 kupiłeś. O kurczę, dawaj znać, jak tam wrażenie. Ja ciągle próbuję się przekonać do tych, do VR-a, wiesz? Jakoś kurde nie potrafię, no. Dziękuję za subika. Tomopod, tak. Dawaj, usztywniamy wszystko. Samochód gotowy, pięknie pomalowany, gotowy do driftu. O kurde, co tu się wyrabia, Jezu. Co tu się robi? Czekajcie, bo to już po zlocie. Ja teraz sobie będę spokojnie driftował. To znaczy, driftować na spokojnie to się trochę nie dodaje, no ale wiecie o co chodzi, tak? Już taki gładki zakręt to ciężko. Driftuję od razu. I co, widzicie gdzieś te felgi brzydkie? No właśnie, wy nie widzicie, ale ja jak będę wybierał samochód, to będę widział, żeby tego nie brać na wyścigi. Ten jest do driftu. Chyba, że macie jakiś inny pomysł, aby zaznaczać samochody. Żeby było widać podczas wyboru, jaki samochód masz, jak stunigowany. Dobra, tutaj jest łatwiutko, tak? No samochód myślę, że driftuje ok. Standardowy silnik V8. Zawsze myślałem, że 6.3 jest, ale ostatnio Marquis mnie poprawił. Powiedział, nie, Lucek, tu jest 6.2.
Kurde, i spotkanie trzeciego stopnia. Moją twarz na maskę dać, okej. Chodźmy na miasto może. A czekaj, tu jest takie miasteczko niedaleko, dojedźmy sobie tam. Tam też jest kilka takich zakrętów driftowych, fajnych. Ależ to brzmi, posłuchajcie. O, nie złapałem go, ale prawie się udało. Właśnie tak myślałem, że to się tak skończy. No ale tych się nie da uniknąć. Jak się jest w konwoju, to nigdy nie wiadomo, kto gdzie skręci, no nie? Tu jest taka fajna traska do testowania samochodów driftowych. No to powiem wam, że w czwórce nie driftowało mi się nim tak fajnie. A podobnie konfigurowałem samochody do driftu jak tutaj. Ale moc jest, ekstra. O, trochę za mocno. Aj. Kurczę, ten zakręt taki fajny i tak skopałem. Znowu wyleciałem. Ej, fajnie, kurczę, elastyczny silnik, duża pojemność, nie boisz się jakiejś ogromnej turbodziury albo czegoś takiego. Od niskich obrotów ładnie zbiera, prawie jak Viper. Viper to jest mistrz pod tym względem. On może prawie 3000 obrotów i już, kurczę, zdziera elegancko każdą oponę. A nie ma się co dziwić, tam jest 8-litrowy silnik V10. Sorry ziomek, ale mu wyjechałem. Sorry ziomeczek, sorry. Jeszcze raz opitolimy te zakręty. Ło, zgasł mi. Kurczę, tego już nie pociągnął. Ale da się, kurde, na spokojnie. Stabilniutki, fajniutki. Tutaj jeszcze można by było ten kompresor tam ulepszyć. Ale myślę, że tyle mocy jest dość. Da się go ładnie kontrolować. Tam, gdzie trzeba, to driftuje. Jakby robi co trzeba, jest okej. Daje radę ten Mercedes, chociaż w czwórce ciężko mi było go naprawdę kontrolować. Tak tutaj jest, to jest chyba w porządku. Tak jakoś lepiej mi się tu driftuje. W piątce mi się lepiej driftuje niż w czwórce. Chociaż w czwórce też nie było jakoś źle. To może też kwestia doświadczenia czy coś, no nie? Doświadczenia i od razu w samochód wale jakiś inny. Więc te samochody driftowe często osiągają jakieś wysokie prędkości. Sprawdźmy, jak pójdzie z tym Mercedes. Ej, spoko ten bodykit nawet, no nie? W ogóle widać te felgi podczas jazdy, bo tak leciałem bokiem, kamera się tak ustawiła na bok samochodu i niezbyt było to widać, no nie?
Zobaczę, czy zrobię odwrót. I znowu barierki, kurczę. Uda mi się kiedyś to czysto zrobić, czy nie? Muszę się zastanowić, jak to robić? Jak zrobić takie 360? Dobra, teraz było widać, ale jak walę bączki... Jak walę bączki... No walę bąka, zobacz. No to one wyglądają na pomarańczowe, nie? Tego zielonego nie widać. Jest, zobacz. No i dobrze jest, no widać, że są szalone felgi, widać. Nie będę brał do wyścigu, nie będę. Taki jest mój sposób i już. A wy i tak nie widzicie, że samochód jest jakoś dziwnie porobiony. Fajny driftowóz. Tu rondzielec. Fajnie to jeździ, a przede wszystkim świetnie brzmi ten Mercedes, no nie? Mercedesy mają to do siebie, że brzmią naprawdę zajebiście. Ale tak samo niektóre Audice, tak jak żem tą ostatnią Audicę RS4 nową testował, to ona też ten dźwięk ma świetny. Albo ten Aston Martin nowy, ten SUV taki. No nie, to... Kurde, ten to ma dopiero dźwięk. 4 litry V8 i taki dźwięk potężny. Testowaliście sobie już tego Astona? On jest w Karpasie niestety, ale jest sztos dźwięk. Wiesz, samochód nie jest jakiś wyjątkowy, ale jak ktoś lubi jakieś takie unikalne samochody w Fordzie albo jakieś takie fajnie brzmiące, no to można się na ten Karpas szarpnąć, a samochód sam w sobie jest bardzo przeciętny. Może można zrobić go na jakoś, jakiegoś koksa czy coś i wśród SUV-ów przyspiesza w sumie całkiem ładnie, ale no, no wiecie, no to jest SUV jednak, tak, no nic specjalnego. Kurde, nawet tego nie przesterował. Zajebisty ten samochód jest. Ja dzisiaj widziałem stare Audi S6 z jakimś potężnym V8. Czy... Ej, a dostanę rangę subskrybent Twitch na Discord? Jasne, że tak, tylko musisz połączyć sobie swoje konto Discord z kontem Twitch i ziomek, momentalnie automatycznie dostajesz rangę. Ona się tam sama przypisuje, wiesz? Także bez obaw, normalnie. No i tutaj masz linka do Discorda, sprawdź sobie, będziesz miał. No i co, zrobiliśmy Mercedesa do driftu. Chcecie sobie potestować ten tuning? Mogę wam go udostępnić. Możecie sobie sprawdzić i dajcie znać, jak się wam driftuje. Podejrzewam, że na padzie będzie jeszcze łatwiej, jeszcze przyjemniej niż na kierownicy, ale na kierownicy też można sobie ładnie